My teraz nie rozpatrujemy tego jako sukcesu. No niestety dla nas jest to porażka, bo nastawiliśmy się troszeczkę na wyższe miejsce. Tu już nie chodzi o czas, bo pobiliśmy sekundę gorzej niż wczoraj, ale tutaj no wiadomo, no walka nie rozgrywa się o czas, tylko o miejsca. Liczyliśmy po cichu na czwarte, piąte miejsce, no niestety skończyliśmy na siódmym miejscu. No, na tą chwilę jest to dla nas zawód, spodziewaliśmy się lepszych biegów, myślę, że każdy czuje niedosyt. Mogliśmy coś zrobić lepiej, no ale jest siódme miejsce na igrzyskach. Wydaje mi się, że gdyby ktoś przed igrzyskami powiedział, że będziemy w finale i będziemy na siódmym miejscu, to bralibyśmy to w ciemno. Liczyliśmy, że przy udzie szczęścia i pół sekundy szybciej niż z wczorajszego biegu może wydarzyć się coś, co dałoby nam miejsce blisko podium, może tak. Teraz odpoczynek. No mamy srebrny medal mistrzostw Europy z Amsterdamu, siódme miejsce igrzysk, czas na odpoczynek. Naprawdę to był bardzo ciężki sezon. Też u mnie zdrowotnie był bardzo ciężki, bo też nie mogłem się przygotować w 100% do sezonu, także i tak to jest cud, że jestem na igrzyskach, jestem na siódmym miejscu. Odpocząć, zregenerować się, to podstawa. Marzyć się nam marzy, rekord Polski, jeszcze nie jesteśmy na to przygotowani, ale może za 2 lata. No jesteśmy taką drużyną, że potrafimy walczyć. Indywidualnie nie potrafilibyśmy dogonić czołówki świata. W sztafecie robimy to regularnie, może jeszcze widać tą różnicę, ale no, cały czas doganiamy. W Pekinie byliśmy na 11. miejscu i to była przepaść. No teraz już jesteśmy na 7. Ten bieg z eliminacji, no to jest 4. wynik w historii lekkiej atletyki, najlepszy wynik od 17 lat. Także jest się z czego cieszyć, ale to jest dla nas za mało. Jesteśmy ambitnymi ludźmi i wierzymy w wyższe cele. No i tak byliśmy drugą drużyną z Europy. No, powtórzyliśmy wynik z Amsterdamu. Świat niestety jest na tyle z przodu, że musimy jeszcze popracować.